Start. Po raz 50. Witamy, witamy. No nie będzie ósmy. Mamy piękną pogodę. Słoneczko świeci. Tylko wieje strasznie. Strasznie wieje, trochę śmierdzi. No trochę, ja wyskoczyliśmy bym wiedziała, na pole, na którym już oczywiście byliśmy. Sprawdzić. Byliśmy na wiosnę. Coś tu wyszło, także jeszcze sprawdzimy. Ale ten wypad to ogólnie jest taki wypad. Chodzi o konkurs. Chcemy Wam bardzo podziękować za te 6 tysięcy subów. Dziękuję bardzo. No i no chcemy się jakoś skromnie, bo skromnie się odwdzięczyć Wam. Konkurs dla naszych subskrybentów. Będą trzy nagrody. Pierwszą nagrodą będzie koszulka, biała koszulka z logiem Mustafa Gold. Może nie będziemy otwierać, żeby... Rozmiar jest chyba L. L. Tak, jest L-ka. Nie będziemy otwierać, żeby nie pobrudzić. Drugą nagrodą będzie kubek z naszym logo. I trzecia nagroda będzie coinbox, pudełko na monetki czy na fanty, gareta i naklejeczka nasza z naszym logiem. Także zasady konkursu są bardzo proste. Komentarz pod tym filmem, no, komentarz pod tym filmem, konkurs. No, lody są, wszystko jest z naszym logiem, więc myślę, że osoby, które nas subskrybują, będą brać udział. O, także zasady. Zasady są takie jak zawsze. Tak jak zawsze. No i kiedy zrobimy losowanko? Mamy dzisiaj sobotę. Myślę, w sobotę za tydzień. No, za tydzień w sobotę zrobimy. W sobotę za tydzień. Wieczorem. Będzie no. Fajnie. Myślę, że damy radę. Damy radę. Także dobra. Wszystko wiadomo. My odpalamy sprzęciory i lecimy się bawić. Także do zobaczenia do pierwszego fajnego dołka. Patrz, jednak po nas coś zostało. Spalony PRL-ek. Ale można sobie wyobrazić jakiegoś denara Ameliniusza. Pierwsza monetka jest. Wygrałem konkurs. Wyobrażam sobie, że wygrałem konkurs. Widzicie, jak wieje? Mam nadzieję, że bardzo nie będzie przeszkadzać. Teraz Ola ma destrukta. Nic fajnego? A guzik? To mi się wydaje, że to nie była moneta, nie? Bo to taka płaska strasznie, jak na guzik. Nie? Guzik. O, zaczęłaś do guzika. Wspaniale! No, idę. Do widzenia. Do widzenia. Ja już do domu. Ja już idę po wojnie, jak skończysz kopać, to ja dojdę. Dobrze. Tutaj mamy piękny... piękny sygnał. Spróbujemy na żywo. Bo wydaje mi się, że jest płytko. Jest tutaj. Jest. O kurde, jest medalik. Na żywo. Super. Przeczyszczę go, już pokazuję. Jak się szybko zajarałem, tak szybko zgasłem. Straszne purchle. Ale wieje. Tragedia. Nic. Idziemy dalej. Patrzcie na ten fancik. Już zdjąłem rękawice. Kluczyk. Dosłownie kluczyk. Chodź tu do mnie, idę miejsce koło miejsca i jest git. Ola mówi, że same śmieci wychodzą. A ja twierdzę, że wychodzi to, co zostawiliśmy. Jest guziczek. A, myślałem, że fajny. A to zwykły gaciek. Mam guziczek, nie marudź. Chodź. Chodź, zobaczysz. Czyżby to krzyżyk? Ale uwalony. Szkoda.
Mucha, spadaj, no. Już go czyszczę. Taki krzyżyk dosyć gruby, także jest szansa, że drugą część też znajdę. No i git. Jesteśmy ile? 15 minut? 20? Medalik i krzyżyk. Dobrze się zapowiada. Tutaj ładne prusaczki wychodziły, bo to jest fajny piaseczek. I prusaczki wychodziły naprawdę w fajnym stanie. Ja nie wiem, bo ja mam same świecie. Dobra, narzekaj dalej. No, muszę ponarzekać. Ponarzekaj. Może mi się coś odmieni. No i jak to się mówi, nie ma miejsc przeszukanych. Jest piękna mała monetka i chyba nawet sreberko. A nie, prusaczek, jedyneczka. Ja tu wspominałem, że tu piękne stany wychodziły. A tu dosłownie prawie blaszka. Nic. Wbiłem szpadel, ale w ostatnim momencie się powstrzymałem. Tutaj widać. Cóż to jest takiego? Dziurka na środku. Będzie guziol. Będzie duży guzik. Już go przeczyszczę, bo chyba jest zdobiony. Jakbyśmy to szukali, że tutaj taki wielki guzik został. Ale bysior. Nie, na wierzchu to wyszedł przy orce. No, ze dwa razy było obrócone. A naprawdę, no kurczę, 3 cm ma ponad. Co tam? Guzik. Cynkowy. Ale wie, czekajcie, odwrócę się. To jest każdy stąd. Zdrówki. Masz. Ja to chciałam tych guzików. Masz coś fajnego? Nie, chyba. 5 groszy i Adolf. I dwa pliny. I dwa lata. A w pudełku? Nic. Nie było nic takiego wartościowego, żeby do mojego pudełka wsadzić. Choćby prusaczek. Nie, nie ma nic. Bardzo długie, ciężkie walce. Co? 20 groszy! Uchowało się jeszcze. 70 rok. Pozdrawiamy 70 rocznik. I kawałek dalej mamy prusaczka. Już widać, że będzie fajny stan. Ale wieje. Moneta schnie. Paluchach. Tysiąc 1858, elegancki. O nie, jest masakra. Następnym facikiem jest obrączka gołębia. I tutaj w tym momencie chciałbym pozdrowić Zbynia, kolekcjonera obrączek. Pozdro, Zbyniu. Zbynia, czyli brodatego zbira. Rocznik 70. Piękny orzełek. A w tamtych czasach bez korony niestety. Coś tu jeszcze jest. P6. Długo, długo nic. Jest jakaś krągłość.
guziczek. Chyba zdobiony. I coś mi to wygląda na jakiś guzik herbowy. Piękny. Jest uszko. Jest napis extra fein, czyli pruski guziczek. Tutaj troszeczkę się rozwala. Napchany jest cały ziemią. Ale elegancki. Sygnał był na żelazo, także wykopałem, bo naprawdę jest słaby z sygnałami. Kopię już wszystko, każdego gwoździa. Już słońce zachodzi. I już powoli, już w myślach, mówię, kurczę, za niedługo będziemy kończyć. I patrzcie, jeszcze monetka wyszła. I to jakoś bycza. Kurczę, co to jest? Czekajcie. Co? Monetę francuską. Piękne. Takie nie mam. 2 franki w Mosiądzu, czy tam pewnie w jakimś alubronzie, czy innym stopie. Ona wysycha już. Już straciła swój blask. 1936. Ale skąd tutaj jest taka francuska moneta? Mówiłem, że czepieradło. No, wracali. Mocno w każdą stronę. I je tutaj jak kuleczki. O, to jest płacidło celtyckie, pani. Tak, wiesz, że zrobisz, możesz zrobić kolczyk na nosa. No, ładne kółeczko. Proszę. Trzymaj kółeczko, pokażę ci moje 2 franki. 2 franki na... poszli na piwo. 2 franki. Jak Franek ogląda, to pozdrawiamy Franka. Takie wielkie? Gdzieś ty to wykopał? Tam i prawie na powierzchni. A sygnał był taki, wiesz, jakby puszka. Taki naprawdę, no musiała być 3 centymetry pod piaskiem. Nie mam senu, to będzie mój dzisiejszy fan. O, ja też mam prysaczka ładnego. To będzie mój jedyny fan. Piękny. A reszta to same perelki i... 49. Elegancki. A reszta to no to same... mamy po fenolku. Super. Słońce zachodzi jeszcze 5-10 minut i będziemy kończyć. Tak? Jeszcze zdąży coś wykopać. Chupacabra. Weź oczy. I moja wina. Przywiatł mi. I to chyba na pożegnanie. Jak Ola trafiła na przywitanie guzik, to ja na pożegnanie kończę takim małym guziczkiem. A ja powiedziałem, że już kończymy. No to mówię, no. A tu jeszcze 2 wyszła Oli. 1875. Piękny stan. No to przynajmniej będzie co pokazać. Super. Już tu nie ma. Tyle śmieciowych jeszcze wyszło. Klucz mam. Nie wiem, drugą połowę trzeba znaleźć. A tu mam szczepionkę na... Miałam kostkę do. Tak, ja mam szczepionkę na COVID-38. Ja mam maść dla zwierząt. Piszę dla zwierząt. Piszę zwierząt. Dobra, to teraz na poważnie. Zacznę od Oli, bo mam mniej. Coś mnie upierdzieliło. Ale 2 najładniejsze monetki. Tutaj 5 grosze współczesne, 49 i Adolf to nagrywałem, złotówka. Tutaj jeszcze jakiś taki uchwyt maleńki, no. Pewnie zabytkowy. Klamereczka. No i moje to wszystkie nagrywałem.
dostrzałem dnia pluszaczek, 2 franki. Jak były mokre, wyglądały dużo ładniej. No i guziczek. Guziczek herbowy. A kluczyk to chyba na szyję będę nosił. Nie, ten kluczyk. Nie będę. Nie lubię nic nosić. Nawet zegarka z komunii nie nosiłem. A ja mam. No ja mam. Zegarek z komunii? Nie, łańcuszek. Kurczę, jeszcze odłożyłem fanciki. Jak byłem zdjąć bluzę, bo się ciepło zrobiło. Przecież zapomniałem o moim krzyżyku i medaliku. Dobra. Nie zapomnijcie. Konkurs w komentarzu. No i to do następnego wypadu. Jutro niedziela, także na pewno gdzieś wyskoczymy. A. Miłego wieczorku, hej.